Poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry, gościem Polskiego Radia Zachód jest pani Katarzyna Osos, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tydzień od historycznej wizyty Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie. Wielkie rzeczy działy się właśnie w ubiegłym tygodniu. Absolutnie wielkie. No, ta wizyta jakby potwierdziła to, co sam prezydent Biden potwierdził. Będziemy z Ukrainą, byliśmy, jesteśmy i będziemy. Dla mnie też ta wizyta, szczególnie w Kijowie, pokazała to, że to nie tylko wspieramy, ale my też wierzymy, że Ukraina wygra, że faktycznie gdzieś jak ta wojna się rozpoczęła, to pewnie było wiele obaw, strach, no przecież ta potęga rosyjska, a dziś po tym roku widzimy, że jednak no, ta Rosja to nie jest taka wielka potęga i że Ukraina przez rok tak dzielnie się broniąc ze wsparciem, jest ta wielka nadzieja, że Ukraina wygra i to też dla mnie ta wizyta jakby potwierdziła, że no, to jest nie tylko wielka wiara, ale gdzieś faktycznie obiektywnie, przekonanie, że dążymy do tego i będzie wielkie zwycięstwo. Prezydent już w Warszawie, prezydent USA powiedział: spójrzcie na siebie, zobaczcie, co zrobiliście do Polaków, jak bardzo zjednoczeni pomogliście Ukrainie, przyjęliście Ukraińców także tutaj na polską ziemię. To chyba budujące, że są takie obszary, w których Polacy są w stanie stanąć ramię w ramię i coś zrobić razem. Znaczy absolutnie, no Polacy są prymusami, ale też podobnie tutaj nie możemy zapominać o krajach bałtyckich, Litwa, Estonia, Łotwa, znaczy no wiele krajów okazało te wielkie wsparcie, solidarność, jedność. My ze względu na swoje położenie, bo przecież przez nasze terytorium to idzie w tym momencie chociażby głównie wsparcie militarne, humanitarne, no pierwsza fala uchodźców przecież do nas i pokazaliśmy po prostu to człowieczeństwo i to, że chyba też historia nas nauczyła, że nie można zostawiać ludzi w potrzebie samych. No i duma z Polaków, no nikt nas nie zmuszał, tak? Pokazaliśmy, że chcemy, że możemy, że potrafimy. Także wielkie szapoba dla wszystkich, bo podejrzewam, że praktycznie każdy na swój sposób, tak jak potrafił, to co mógł, to pomagał i chyba tak jak ludzie mówią, no bez naszego tego wsparcia być może to się całkiem inaczej by gdzieś losy potoczyły. Sukces dyplomatyczny, pani poseł, można również pochwalić rządzących za to, jak prowadzą sprawy dotyczące właśnie wsparcia Ukrainy, dotyczące spraw militarnych, także relacji z tym naszym najważniejszym partnerem? Znaczy, nasi rządzący mają o tyle prościej, gdyż mają wielkie poparcie społeczeństwa. Polacy, Polki od samego początku dali zielone światło i wyznaczyli jakby kierunek, tak? Mamy pomagać Ukrainie, mamy zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Po prostu też z obawy też o nasz tak naprawdę tutaj ten świat demokratyczny. Wiemy, że jeżeli by się nie udało, nie uda się powstrzymać, to się po prostu, kolokwialnie mówiąc, rozleje, a tego chyba byśmy nie chcieli. Dlatego tutaj mówię i rządzący, ale też, jak będę powtarzała, no USA, no gdyby tutaj nie takie stanowisko USA, gdyby tak naprawdę, gdyby dziś prezydentem był Trump, a nie Biden, wielki znak zapytania, jak to by się potoczyło. Najprawdopodobniej być może już dziś Ukraina byłaby podzielona. Także wiele krajów naprawdę zdało wielki egzamin. No i ten kierunek, tym bardziej, że społeczeństwa, tam gdzie społeczeństwa dają zielony sygnał, to faktycznie łatwiej też podejmować decyzje, łatwiej prowadzić również tą dyplomację. A może pani poseł wie, gdzie jest zdjęcie Donalda Tuska z Joe Bidenem? A czy wie pan co, my mówimy bardzo, o bardzo poważnych sprawach. Mówimy tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, natomiast jak się posłucha niektórych mediów i komentarzy i pytań, jak to między Rafałem Trzaskowskim tak a Donaldem Tuskiem wygląda. Ja absolutnie, to, że prezydent Biden spotkał się, czy to trwało pół minuty, minutę, półtorej, dwie, ale nawet podanie ręki i powiedzenie, tak, jesteśmy razem, będziemy walczyć o wolność, jesteśmy solidarni, to duży gest również ale z jego strony. Ale jest tego napięcia między liderami Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, ponad jakieś śledztwo ma być, jak to się stało, że to zdjęcie jest. Nie, to są doniesienia medialne i po prostu zamiast zajmować się poważnymi kwestiami, poważną rozmową, no to nie, ja nie lubię do takiego to stawiamy poziomu. Tak. Pani poseł, ile trwało spotkanie u Janusza Kubickiego?
Znaczy, to już były dwa spotkania. Znaczy, żeby była jasność. Prezydenta Zielonej Góry. Tak, żeby była jasność. To było w ramach kontroli poselskiej. Ja bardzo byłam zaskoczona, widząc... No nie, no nie chodzicie do Janusza Kubickiego na kawę, to ja wiem. No ale to jest wprowadzanie przez prezydenta mieszkańców w błąd, jakaś taka niepotrzebna manipulacja. Poseł, senator ma jedno z narzędzi naszej pracy, jest kontrola poselska. Najczęściej podejmujemy ją albo z uwagi na jakieś doniesienia medialne i zauważamy, że warto gdzieś tam się bliżej przyjrzeć sprawie, albo podejmujemy taką kontrolę, jeżeli się zgłoszą do nas czy mieszkańcy, obywatele z prośbą o użycie tego narzędzia. I tak też zrobiliśmy, że faktycznie... I co tam sprawdzaliście państwo? Sprawdzamy dokumenty. Wiadomo, jeżeli mówimy o wydatkowaniu środków publicznych, mamy do czynienia z konkursami, chcemy sprawdzić, czy cały przebieg konkursu jest należycie udokumentowany, czy faktycznie na jakiej podstawie dokonywano oceny, czy to była uznaniowość, czy jednak są jasne kryteria. Chodzi o dotacje dla klubów sportowych. Tak, konkurs o upowszechnianie kultury fizycznej. Także kontrola się jeszcze nie skończyła. Mamy jeszcze, planujemy w najbliższy piątek w tym tygodniu. Czyli nie odpowie pani, jak oceniacie w tej chwili nie, to, na ten moment z tego względu, że prowadzę tą kontrolę z posłem Sługockim i z posłem Wontorem. Mhm. Jesteśmy w trakcie tej kontroli. Absolutnie nie chcę wychodzić przed szereg i tutaj mówić o wnioskach pokontrolnych. Na pewno zostaną one... Ale pan poseł Sługocki już napisał na Facebooku, że usłyszał takie zapewnienie, że na przykład koszykarze dostaną pieniądze w tym roku. Nie będę wypowiadać się w tym temacie, bo jesteśmy w trakcie kontroli, bo to są dwa konkursy, tak, dla klubów sportowych, ale również dla tych klubów zawodowych. Chcemy tutaj wyjaśnić również kwestię, dlaczego właśnie wiemy, że na żużel 2,5 miliona przeznaczono, koszykówka, Zastal nie dostał, mamy różne informacje, chcemy to sprawdzić, dlaczego tak się stało, z czego to wynikało, także mówię, jesteśmy w trakcie... A atmosfera tego spotkania? Merytoryczna, znaczy, sympatyczna? Wie pan co, ja siebie i kolegów uważam za ludzi na poziomie, zawsze kulturalnie, także tutaj ja nie idę na kontrolę, żeby nie wiem, było, to nie ma być miło, niemiło, tylko ja bym chciała, żeby było po prostu ale merytorycznie, znacie się przecież, a przy okazji, przecież się że... znacie państwo. Tak, i przy okazji oczywiście się pojawiły różne tematy, również właśnie związane i z miastem. Także tutaj no, normalna nie, atmosfera. Pytam o te relacje, dlatego że sam pan prezydent wielokrotnie w ostatnim czasie mówił o sprawie środków unijnych i tego, jak miasto Zielona Góra i ZIT-y zostały potraktowane przez Urząd Marszałkowski. No, wiemy, że jest rządzony przez koalicję Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym i jeszcze innymi podmiotami. I prezydent mówił o tym, że miasto zostało skrzywdzone. Też Urząd Marszałkowski... O tym również państwo rozmawialiście podczas tego spotkania. Czy prezydent zwracał na to uwagę, bo on napisał o nie tym, mówił, że... Nie rozmawialiśmy na temat tej perspektywy, która będzie. A o przyszłej perspektywie? O przyszłej perspektywie żeśmy nie rozmawiali. Czyli... o obecnych... No dobrze, ale była mowa o tych, nie wiem, o tych politycznych decyzjach w jakiś sposób? Czy gdzieś tam się pojawił cień tej sprawy? Będziemy też różne kwestie, które tutaj powiedział pan prezydent, jeszcze wyjaśniać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ZIT-y, środki unijne, to było wielokrotnie również przez Urząd Marszałkowski, przez komunikowane, zarząd. Tak, wiemy, będą konkursy. Tak, tak. Natomiast i prezydent czuje się takie pokrzywdzony decyzje. I też wysłał taką informację do mieszkańców Zielonej Góry. No że... Absolutnie wydaje się, że ta informacja no to kłamstwo, co ma wspólnego podniesienie podatku od nieruchomości z środkami unijnymi. Jeśli popatrzymy na budżet całego miasta, jeśli popatrzymy na możliwości... Każdy, a to każdy tak naprawdę samorządowiec, jeżeli nie wiem, nie wygra w konkursie, czy nie dostanie jakichś środków unijnych, to ma być podstawą do podniesienia podatków, to by przez lata takie rzeczy się działy i by podnosili podatki i tłumaczyli mieszkańcom, sorry, ale nie udało nam się wie dostać pani, dotacji. Ale samorządowcy są uprzedzeni do tych konkursów. Mamy cały region i chyba kładziemy też nacisk, żeby ten region rozwijał się w miarę zrównoważonego, wszystkie samorządy miały szansę się rozwijać. Ja wiem, pani że poseł. Zielona Góra i Gorzów, miasta wojewódzkie, ale też nie zapominajmy o innych. No, decyzja zarządu jest. Wielokrotnie była tłumaczona
tłumaczona w ten sposób. Pan prezydent Kubicki oczywiście też wielokrotnie do tego też ma prawo mówić swoje zdanie, no ale absolutnie tutaj się nie zgodzę, że jest to podstawa do podniesienia podatku. Dobrze, pani poseł, mówmy w takim razie o zrównoważonym rozwoju. Jest taki powiat, powiat świebodziński, bliski pani sercu, jak sądzę. I ja słyszałem, że ten powiat miał olbrzymie problemy, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze na remonty dróg z budżetu województwa lubuskiego. Nie, jedna droga została zrobiona. Krótki odcinek do pani miejscowości rodzinnej. I to jest wszystko. A reszta, olbrzymie kasa, która w tej chwili idzie, to są środki z Polskiego Ładu. Więc no, samorządowcy czują, że są jakieś dziwne sytuacje, że Urząd Marszałkowski sprzyja tym samorządowcom, a innym nie sprzyja. Samorządowcy, jest możliwość, tak, ubiegania się o środki z różnych miejsc i stąd no brawo dla pana Sielickiego, burmistrza Świebodzina, że to nie burmistrz Sielicki, tylko Zbigniew Szumski, starosta powiatu, bo mówimy o powiecie. No ale też miasto dostało, no, a o powiecie tutaj pan mówi, myślałam tak, ja też, mówię o powiecie, o mieście. O pewnej krótkiej drodze z Łagowa, ale to już zostawmy. No to nie jest tak, że z Łagowa tam pan, to powiat podejmuje decyzję, o jakie środki się stara i na jakie inwestycje. No, ale były składane wnioski o szereg różnych dróg do Urzędu Marszałkowskiego i był kłopot. Ja, tylko, że to nie jest tak, że 100% osób, które, czy powiatów, samorządowców, którzy składają wnioski, po prostu te wnioski są pozytywnie rozpatrywane. No przecież to jest normalna rzecz, tak? Zawsze tych środków nie jest. Ja też podejrzewam, że z Polskiego Ładu też nie wszystkie i czują się samorządowcy, niektórzy pokrzywdzeni, bo nie dostali. Zdaje sobie i też pani mogą sprawę z tego, że akurat jeśli chodzi o Polski Ład, to takich pieniędzy samorządy wcześniej nie widziały. No i też wcześniej tak nie zabrano dużych pieniędzy samorządom, także tutaj możemy się sprzeczać, tak? Jednak wielu samorządowców ma problemy obecnie z budżetami. Znacznie mniejsze mają dochody i te bieżące. Także tutaj dostają na konkretne inwestycje, które muszą zrobić, ale jednak takie funkcjonowanie, żeby oni mogli więcej, czy na podwyżki dla pracownika i tak dalej, no to niestety budżety, jeśli popatrzymy rok do roku wszystkich samorządów, to jednak idą w górę. Tak, więc tak, inflacja idzie w górę, no, także nie, ale naprawdę porozmawiajmy z samorządowcami, no mówią, że trudno im te budżety teraz trzeba będzie podkładać, z panem tak starostą porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Osos, pani poseł z Platformy Obywatelskiej, była gościem Polskiego Radia Zachód. Kłaniam się. Dziękuję i życzę miłego tygodnia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.